Astrolog czyta przyszłość z gwiazd, historyk z przeszłości. Astrolog patrzy w gwiazdy, historyk na dokumenty. Ta gazeta to bardzo ciekawy dla mnie dokument. Była zapowiedzią moich losów i losów Europy. Zażartował kiedyś profesor Bronisław Geremek, trzymając w ręku ten właśnie egzemplarz New York Timesa z 6 marca 1932 roku, dnia, w którym się urodził. Wśród informacji zabrakło jednej. Dziś w Warszawie urodził się człowiek, który przez całe życie wierny będzie zasadzie plus ratio quam vis, rozum większy niż siła. Wybitny historyk, erudyta, polityk, dżentelmen. Jego życie i wybory powinny służyć za wzór wszystkim, którzy zajmują się polityką w Polsce, w Europie, na świecie. Sam Geremek wiele lat później powie, kiedy próbuję określić swoje miejsce w życiu, nie potrafię rozpatrywać tego w kategorii kariery politycznej, ani też zaszczytów, które można tą drogą uzyskać, lecz przez pojęcie powinności człowieka wobec swej epoki i swego społeczeństwa. Mając poczucie tej powinności, najpierw w 1950 roku wstępuje do partii, a potem w 1968 oddaje legitymację partyjną na znak protestu przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W latach 70. jest współzałożycielem i wykładowcą Niezależnego Uniwersytetu Latającego. W sierpniu 1980 roku bez wahania dołącza do robotników Stoczni Gdańskiej. Pomaga im jako ekspert. W stanie wojennym jest przez rok internowany, następnie aresztowany. Warszawa, ulica? Piwna 25. Mieszkania? 4. Dokumenty były w depozycie? Tak. Cały czas blisko współpracuje z Lechem Wałęsą. W 89 uczestniczy w rozmowach Okrągłego Stołu, zostaje posłem. Od 97 do 2000 roku jest ministrem spraw zagranicznych. 12 marca 1999 roku w imieniu rządu polskiego składa dokumenty ratyfikacyjne NATO na ręce sekretarz stanu USA. 5 lat później odnosi wspaniałe zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak Bronisław Geremek to przede wszystkim uczony, wybitny znawca średniowiecza, wspaniały nauczyciel. Napisał wiele książek przetłumaczonych na wiele języków. Był autorem niezliczonych publikacji naukowych i publicystycznych. Wykłada m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Sorbonie. W ostatnich latach kieruje Katedrą Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie. Marzy mu się Europa połączona zasadą rozum wyższy niż siła. Tę zasadę wpaja swoim studentom. Za spełnianie powinności wobec swej epoki i swego społeczeństwa zostaje nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi i naukowymi. W czerwcu 2009 roku, 8 miesięcy po tragicznej śmierci profesora, w Warszawie przy ulicy Wilczej 9 zostaje otworzona fundacja jego imienia. Amerykański eseista i poeta Ralph Emerson, korespondencyjny przyjaciel Adama Mickiewicza, porównał bibliotekę do czarodziejskiej jaskini pełnej umarłych, którzy mogą narodzić się na nowo. W każdej chwili można ich wskrzesić. Po prostu otwierając książkę. Bronisław Geremek spędził wiele godzin w różnych czarodziejskich jaskiniach, w towarzystwie największych mędrców Platona, Woltera, Kanta. Najczęściej spotykał się z nimi w swojej osobistej bibliotece, którą tworzył przez całe życie. Dzięki fundacji, która udostępnia zainteresowanym prywatny księgozbiór profesora Geremka, wszyscy mamy szansę wskrzesić i zaprzyjaźnić się nie tylko z jego Markiem Aureliuszem, Józefem Konradem czy Leszkiem Kołakowskim. Możemy wskrzesić
samego profesora. Wystarczy otworzyć książkę.